Tomasz Antkus, witam i zapraszam Państwa na program Gość Dnia, a dzisiaj razem z nami w studiu telewizji TVT pan Grzegorz Wolnik, pełnomocnik burmistrza gminy i miasta Czerwionka Leszczyny oraz radny sejmiku województwa śląskiego. Witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Temat szybkiej kolei. No to temat oczywiście, który jest wałkowany przez wszystkich mieszkańców regionu od dłuższego czasu. On także jest na widelcu, można powiedzieć, także mieszkańców gminy i miasta Czerwionka Leszczyny. Tam ta szybka kolej miałaby się faktycznie pojawić. Proszę powiedzieć, w których lokalizacjach, w którym miejscu mogłaby faktycznie ta kolej przebiegać? W samej gminie Czerwionka Leszczyny proponowane są trzy takie główne przebiegi, z których jeden wchodziłby bardzo głęboko w lasy i tereny chronione, a dwa to przechodziłyby przez miejscowości Szczejkowice i Bełk, a także Palowice. Trzeba tutaj podkreślić, że mieszkańcy mówią zdecydowanie nie. Proszę powiedzieć, czego oni się tak naprawdę obawiają? Panie redaktorze, mieszkańcy obawiają się bardzo wielu kwestii. Począwszy od tego, że dzisiaj są nowe projekty ustawy o gospodarce nieruchomościami i mieszkańcy boją się, że jeżeli będą wywłaszczani, to po prostu będą mieli po pierwsze bardzo mało czasu na ewentualne opuszczenie swoich siedzib, a poza tym nie są przekonani, czy dostaną godziwe odszkodowania. Problem jest również tych, którzy wywłaszczeni nie zostaną, a będą mieszkać w pobliżu tych torów. To jest dla nich obniżenie wartości nieruchomości. Pojawiają się takie sytuacje, że niektóre domy będą znajdowały się na przykład pomiędzy nową i starą linią kolejową. Powstaje taka kieszeń na dobrą sprawę, gdzie ani w lewo, ani w prawo, gdzie mieszkańcy po prostu będą ograniczeni jakby w swoim ruchu, w dostępności do swoich siedzib. To są rzeczy, które budzą zdecydowany niepokój. Myślę, że ten niepokój jest uzasadniony. Jestem o tym wręcz przekonany, bo jeżeli weźmiemy na przykład taką miejscowość Palowice, dzisiaj miejscowość w środku lasu i taką w zasadzie enklawę spokoju, gdzie mają się pojawić w środku miejscowości cztery tory, bo tam się mają torowiska schodzić, no to dla takiej miejscowości to jest praktycznie zagłada, podzielona na pół z jakimiś przepustami w tym momencie pod torami, bo pamiętajmy, że tory CPK to jest około 100 metrów, jak nie więcej, korytarza ogrodzonego. W tym temacie powstają właśnie różnego rodzaju dyskursy, ku temu służą spotkania informacyjne. Proszę powiedzieć, co na nich tak naprawdę jest omawiane? Jest przedstawiana ta linia, która faktycznie mogłaby się pojawić, mieszkańcy zabierają głos. Czemu tak naprawdę służą te spotkania? Przedstawiane są warianty. Dobrze postawił pan pytanie, czemu to służy. Ja tak do końca nie wiem, czemu to służy, bo te spotkania to jest takie trochę lizanie czekolady przez szybę. Na dobrą sprawę spotkanie online'owe w tej chwili, gdzie półtorej godziny mówią przedstawiciele CPK, a potem jest trochę czasu na pytania. A to nie jest trochę tak, że o tym sobie można poczytać w internecie? Nie spotykają się z kimkolwiek? O większości tych kwestii można sobie poczytać nawet na stronie CPK. Liczę na to, że jednak będą spotkania konsultacyjne takie z prawdziwego zdarzenia. No bo te, które tak jak mówię, są internetowe, to jest co najmniej ułomne spotkanie. Nie każdy jest w stanie się, tak powiem, dopchać do głosu. Poza tym nie ma takiej zwykłej polemiki. Jest pytanie, odpowiedź, dziękuję. Nie da się niczego doprecyzować, nie ma ad vocem. Nie ma możliwości takiej prawdziwej dyskusji. A problem jest zbyt poważny, żeby go można zbyć i odfajkować przy pomocy komputera. Co zatem zrobić, żeby ten problem rozwiązać? Bo same spotkania dużo nie dają. Trzeba tutaj jakieś kolejne kroki podjąć. Są między innymi ankiety, które mieszkańcy mogą wypełniać. Co w nich znajdziemy i czy ten głos faktycznie będzie się dalej liczył? Panie redaktorze, tam są oczywiście pytania o to, jak proponują mieszkańcy przebiegi, jakie widzą zagrożenia, jakie widzą plusy. Te ankiety są na pewno potrzebne, ale ja myślę, że my powinniśmy w ogóle wyjść od zupełnie innej kwestii. Co nam generalnie rzecz biorąc daje tutaj w subregionie czy w tym terenie między granicą państwa a Katowicami szybka linia CPK?
Bo to jest podstawowy problem. Na przykład co daje Rybnikowi, co daje Czerwiące, co daje Żorom czy Orzeszu. Bo tak na dobrą sprawę to tego nikt nie jest nam w stanie powiedzieć. Jeżeli w naszej okolicy z prędkością 250 km na godzinę przejedzie pociąg, to co my z tego mamy? No mamy mniej więcej tyle samo, co to, że przeleci nad nami największy nawet Boeing. On ani u nas nie wyląduje, ani nie wiem, nie zabierze nas na wakacje. To samo będzie z tymi szybkimi pociągami. One przejadą przez nasze miejscowości, nawet nie hamując. I tutaj trzeba tą kwestię bardzo mocno podkreślić, bo część mieszkańców naszego subregionu i nie tylko, słuchając propagandy telewizyjnej, wydaje się, że to będzie impuls rozwojowy. Nie ma z tego tytułu żadnego impulsu rozwojowego. Jeżeli na przykład przez Kłokocin przejedzie w Rybniku szybki pociąg, czy przejedzie przez Palowice, czy przejedzie przez jakąkolwiek inną tutaj miejscowość, to żaden z nas do tego pociągu tam nie wsiądzie, bo na tym polega szybki pociąg. Ja specjalnie patrzyłem na te mapy CPK-owskie. Tu faktycznie na naszym terenie ten pociąg będzie jechał przynajmniej na niektórych odcinkach 250 na godzinę. Więc my nie będziemy mieli z tego nic. Zatem jaka alternatywa dla mieszkańców, żeby faktycznie mogli skorzystać z kolei, szczególnie w tych miejscowościach, gdzie no, nie do końca była taka możliwość? Jest między innymi w perspektywie przywrócenie połączenia między Katowicami a Jastrzębiem. Czy tutaj jest to perspektywie jakaś... przywrócenie tego połączenia przy pomocy innego programu rządowego Kolej Plus. I ja dzisiaj mam wrażenie, że szefostwo Kolei Plus, czyli generalnie Polskich Linii Kolejowych, PKP PLK i szefostwo CPK rywalizuje o to, kto będzie pierwszy. Bo my podpisaliśmy w miesiącu październiku umowę pomiędzy Jastrzębiem, Pawłowicami, Żorami, Czerwionką, Leszczynami i Marszałkiem Województwa, że w odpowiednich proporcjach sfinansujemy tą nową linię, która połączy w tym momencie jednotorową linią, która będzie wstępnie kosztowała około 400 milionów. Nie mało, ale w porównaniu z CPK to są grosze. I Jastrzębie połączenie będzie miało. Teraz dowiaduję się na spotkaniu tym online'owym, no, że CPK ma priorytet i w związku z tym, co zresztą jest na swój sposób logiczne, bo trudno budować w podobnym śladzie dwie linie, czyli jeżeli zostanie wybrany wariant CPK przez nasz teren, to nie będzie tej linii kolei plus. Tutaj jest znacznie bardziej racjonalna, bo daje faktycznie taki zwyczajny dostęp do dojazdu do stolicy województwa mieszkańcom Jastrzębia, Żor, które też, jak wiemy, nie mają bezpośredniego połączenia z Katowicami. To jest racjonalne rozwiązanie. Natomiast, panie redaktorze, zwróćmy uwagę, jak my dzisiaj jeździmy chociażby z Rybnika do Katowic. Na sporej części jest linia jednotorowa. No, my tak trochę po prostu boso, ale w ostrogach. Nie mamy porządnych linii lokalnych i regionalnych, ale rzucamy się na to, żeby po prostu przez nasz teren przejechał pociąg 250 na godzinę. Czyli podsumowując ten temat szybkich kolei, można powiedzieć jednoznacznie, Czerwionka Leszczyny mówi nie. Czerwionka Leszczyny mówi nie i ja nawiązałem zresztą tutaj kontakty nie tylko z włodarzami gmin, ale również z mieszkańcami gmin i sołectw leżących na przebiegu, bo stworzyło się takie nawet nieformalne forum, które raz w tygodniu się spotyka i decyduje o tym, jakie będziemy tutaj prowadzić działania, między innymi będziemy 3 marca protestować w Katowicach na Placu Wolności i to będą praktycznie wszyscy od Gorzyc do Mikołowa czy Katowic włącznie. Jest nas dużo i jesteśmy przekonani o tym, że mamy argumenty za tym, żeby po prostu pewne rzeczy przemodyfikować. Z Ostrawy do Katowic jest w linii prostej 90 km.
Czy ten pociąg pojedzie 250 na godzinę, czy on pojedzie 150 na godzinę? To jest kwestia minut, jeśli chodzi o różnicę komfortu przejazdu. Ale jeżeli on pojedzie 150 na godzinę, to w tym momencie zupełnie inna jest wymagana trasa. Nie są potrzebne tak absolutnie proste odcinki. Można w tym momencie tak wytyczyć trasę, żeby te łuki były w miarę łagodne, ale żeby trafić pomiędzy w tym momencie miejscowości, w tereny puste, w tereny rolnicze, a nie pchać się przez środek miasta. I na zakończenie nasuwa się zatem pytanie. Te wszystkie protesty, te wszystkie głosy sprzeciwu, no rozeszły się po całej Polsce. Nie ma tutaj cienia wątpliwości. Tak. Mówi się o tym, głośno się to zaznacza, ale nasuwa się zatem pytanie. Czy jest odzew z tej drugiej strony? Czy faktycznie jest tutaj gotowość do takiej racjonalnej dysputy, żeby faktycznie było pole do przedstawienia tych waszych argumentów? Panie redaktorze, jak na razie takiego pola nie ma, ale pojawiło się światełko w tunelu. Znany nam jako jeszcze do niedawna prezydent Gliwic, a dzisiaj szef Senackiej Komisji do Spraw Samorządu, postanowił zaprosić nas, przedstawicieli samorządów i przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, na spotkanie swojej komisji, żebyśmy mogli w spokoju porozmawiać o argumentach strony rządowej i strony samorządowej. My generalnie rzecz biorąc, jako samorządowcy, stoimy po stronie naszych mieszkańców i to jest naturalne. Na pewno będą w stanie przedstawiciele ministerstwa pokazać nam korzyści ogólnopolskie. Ale ja nie jestem politykiem ogólnopolskim i ja muszę patrzeć na to, co jest tu i teraz, i mówić stanowcze nie krzywdzie, która może zostać wyrządzona ludziom, a jednocześnie absolutnemu brakowi korzyści dla naszych gmin. Ale takie forum byłoby spotkaniowe naprawdę potrzebne i liczę na to, że pan senator Frankiewicz tutaj swojej obietnicy dotrzyma i gdzieś w połowie marca będziemy mogli się spotkać w Senacie, my samorządowcy i przedstawiciele strony rządowej. I tą ważną kwestią zakończymy naszą rozmowę. Do tematu szybkich kolei na pewno jeszcze będziemy często wracać. Dziękuję panu bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu, dziękuję panu. A państwu za uwagę i do zobaczenia.